drodzy Państwo, dlatego że pojawiły się medialne spekulacje na temat niepewnej przyszłości Donalda Tuska w polskiej polityce. Radio Z podaje informację, że Donald Tusk ma zamiar sprawować funkcję premiera tylko przez rok, po czym może wyjechać do Brukseli, aby zawalczyć o fotel szefa Komisji Europejskiej. Z ustaleń Zetki wynika, że Tusk miał powiedzieć w wąskim gronie przyszłych koalicjantów, iż umawia się z ministrami tylko na rok i że miał zasugerować, że po wyborach do Parlamentu Europejskiego może wyjechać do Brukseli, aby przejąć stanowisko szefa Komisji Europejskiej. Panie przewodniczący, na razie, panie pośle, Donald Tusk, tak się w kuluarach sejmowych mówi, że Donald Tusk ma ponoć na rok objąć tekę premiera, a później są duże szanse, że ma objąć stanowisko szefa Komisji Europejskiej. Czy jest coś na rzeczy, czy to są tylko kuluarowe plotki? Donald Tusk mówi wprost na spotkaniach koalicyjnych, że chce zostać premierem na pełną kadencję. Tak jak zapowiadał, że włącza się w polską politykę na całego i że będzie jeździł od gminy do gminy, tak jak teraz zapowiada, że jest na 4 lata. Wierzę i ufam, że tak będzie, bo to jest dobre rozwiązanie.